Mateusz Kaniowski, MMA.pl, razem ze mną Daniel Rutkowski, 7 wygranych z rzędu, czy to czas na pas? Dzień dobry wszystkim, no kurczę, 7 walk z rzędu, 3 u Tomka Łabirynskiego, widocznie czas na walkę o pas. Walkę o pas już masz, tylko czego zdobędziesz? Zobaczymy. Ja nie jestem gościem, który mówi, że jestem zajebisty i wygram z każdym. Nie, okaże się tego dnia. Czyli co, trash talku nie będzie z twojej strony nigdy? Nigdy nie będzie z mojej strony. Jeżeli jest szacunek, to do samego końca. Jeżeli go nie ma, to ode mnie też taki zawodnik nie dostanie szacunku. A to jest sport. To jest sport, wygra lepszy tego dnia i to wszystko. No właśnie, no w takim razie, skoro jest taki szacunek, to poopowiadaj mi o dobrych stronach twojego rywala. W czym jest twoim zdaniem najlepszy? Pewnie powiesz, że w parterze. Jest zapaśnikiem. Dla mnie to już jest najlepszy. Myślę, że Damian... No jest kompletnym zawodnikiem, no jak każdy, kurczę, we wszystkim musi być najlepszy. Tak jak ja, no staram się robić jak najmniej błędów tak naprawdę, no zobaczymy, no kurczę. Nie mam tak, że wiem, że coś ma za... Nie ma tak, kurde. Ja go będę, mówię, muszę pilnować wszystkiego, co Damian może wszystko zrobić, no i tyle. On cię nazwał czołgiem, powiedział, że jesteś niesamowicie silny. Możesz się odwdzięczyć, słuchaj. No cieszę się, bo mówię, chyba wszyscy mówią tak, że jednak mam tą siłę, bardzo ogromną kondycję, siłę. No cieszę się z tego, wypracowałem to. Ja też Damiana uważam za naprawdę, kurde, zawodnika, który w końcu to jest zapaśnik, mówię. To jest, nie ma słabego zapaśnika, co uważam, tak? Są po prostu, powiedzmy, jakieś tam złe podejścia, czy... No kurczę, no zobaczymy. Wyjściówki. Ciekawy będzie ten pojedynek. A w ogóle jak całą oceniasz kartę walk Babilonu? No bardzo dobra jest, tak? Czy Pietrzak walczy, czy nawet Skiba, kurde, walczy. Babilon. No, karta jest zarąbista, tak jak i boks, jest Michał Cieślak, walkę wieczoru ma, no, nie mam nic do zarzucenia. A na którą walkę najbardziej czekasz? Na swoją. Ciekawi mnie oczywiście Pietrzak, ciekawi mnie oczywiście Skiba, no i mój kolega Michał Cieślak. Jak powiedz mi twoje zbijanie wagi, bo na pewno to jest najcięższy proces, został tydzień, wszystko będzie dobrze? Musi być dobrze, kurczę, nie wyobrażam sobie inaczej. Ile ważysz dzisiaj? Bo na 66 to mi nie wyglądasz. 73 dzisiaj. No jest okej, 7 kilo, więc to jest tak naprawdę spoko. Jeszcze mówię 3 kilogramy, bo 4 kilo to na ostatni tam wieczór jest. No nigdy to nie jest przyjemne, no, ale taki jest sport, musimy robić tyle. Znaczy, na koniec zapytam cię o wymarzony scenariusz na walkę. Wygrać, jak każdy, tak? Wymarzony, no. Powiedz taki scenariusz, co się tam stanie? O kurczę, chciałbym, żeby się wiele działo. Chciałbym, żeby ta walka, jak każda, żeby wyszła zarąbiście i z mojej strony, i z Damiana strony, bo po to robimy, tak? Żeby ludziom się podobało tak, jak walczymy, tak, jak dajemy z siebie wszystko, żeby to wyszło. No. Jeden wygra, jeden przegra. Oba jesteśmy zwycięzcami, no, bo ćwiczyć ten sport, wychodzić do tych wszystkich ludzi, do tego całego przygotowania. Samo to mówię, jesteśmy mistrzami i zobaczymy tego dnia. To się okaże troszkę lepsze. Kim jesteś? Zwycięzcą. Jestem Rutek. Dzięki, powodzenia.